i zmyślni wywijać się śledczemu. Przez pierwsze tygodnie nie opuszczało mnie zaćmienie umysłu i upadek ducha. Tylko dlatego te wspomnienia nie ciążą mi na sumieniu, że, chwała Bogu, udało mi się nie wpakować nikogo do więzienia, a niewiele brakowało. Nasze, z moim współoskarżonym Mikołajem Witkiewiczem, pójście za kraty nosiło charakter dziecinny, chociaż byliśmy frontowymi oficerami. Słaliśmy sobie z nim listy podczas wojny, z jednego odcinka frontu na drugi i nie mogliśmy, mimo wojennej cenzury, powstrzymać się od prawie otwartego pakowania do tych pism naszych politycznych żalów i złorzeczeń, jakimi obrzucaliśmy mędrca nad mędrcami, przejrzyście przechrzczonego przez nas z ojca na pachana, w żargonie więziennym herszta bandytów. Kiedy później w więzieniach opowiadałem o mojej sprawie, to nasza naiwność wywoływała tylko śmiech i zdziwienie. Niejeden mi mówił, że drugiej takiej pary cielaków nigdzie nie ma. Już też byłem o tym przekonany i nagle czytając pracę o sprawie Aleksandra Ulianowa, dowiedziałem się, że wpadli oni przez to samo, przez nieostrożną korespondencję i że tylko to uratowało życie Aleksandrowi III 1 marca 1887 roku. Uczestnik grupy Andrejuszkin posłał swemu przyjacielowi, mieszkającemu w Charkowie, nieostrożny list. Święcie wierzę, że będzie miał u nas miejsce najbardziej bezlitosny terror i to nawet nie za długo. Czerwony terror to mój konik. Jestem niespokojny o mego adresata. On już nie pierwszy taki list posyłał. Jeśli go tralala, to i mnie też mogą tralala, a to byłoby niepożądane, bo pociągnę za sobą dużo bardzo dorzecznych ludzi. I przez 5 tygodni trwało cierpliwe dochodzenie śladem tego listu przez Charków, żeby się dowiedzieć, kto pisał go w Petersburgu. Nazwisko Andrejuszkina zostało ustalone dopiero 28 lutego, a 1 marca zamachowcy, już zaopatrzeni w bomby, zostali schwytani na Newskim Prospekcie tuż przed oznaczoną godziną zamachu. Wysoki, obszerny, jasny, z ogromnym oknem, taki był gabinet mojego śledczego Jezepowa. Byłe Towarzystwo Ubezpieczeń Rosja zbudowało swoją siedzibę nie dla tortur. Korzystając z 5-metrowej wysokości jego ścian, zawieszono w nim 4-metrowy długi wizerunek całej postaci wszechpotężnego władcy, którego ja, nędzny pyłek, darzyłem nienawiścią. Śledczy czasami stawał przed portretem i teatralnie się zaklinał. Toż myśmy gotowi życie za niego oddać. Toż myśmy za niego gotowi pod czołgi się rzucić. Przed majestatem portretu, godnym prawie ołtarzy, żałośnie brzmiał mój bełkot o jakimś oczyszczonym leninizmie, a ja, bluźnierca i potwarca, godny byłem z kolei tylko śmierci. Treść naszych listów dawała, jak na owe czasy, zupełnie wystarczający materiał dla skazania obu korespondentów. Od chwili, gdy listy te zaczęły się gromadzić na stołach cenzorów, los mój i Witkiewicza był już zdecydowany. Pozwalano nam tylko doigrać się aż do końca, dostarczyć więcej pożytecznego materiału. Ale było coś jeszcze gorszego. Już cały rok każdy z nas nosił w swojej torbie polowej po egzemplarzu rezolucji numer 1, napisanej w trakcie jednego z naszych frontowych spotkań i to w 2 egzemplarzach, aby zachowała się dla potomności nawet wtedy, gdyby któryś z nas zginął. Rezolucja ta była energiczną i zwięzłą krytyką całego systemu kłamstwa i opresji panującego w naszym kraju. Następnie, jak w każdym szanującym się politycznym programie, mówiło się tam pobieżnie o sposobach naprawy naszego systemu państwowego. Całość zaś wieńczyło zdanie. Wykonanie wszystkich tych zadań niemożliwe jest bez stworzenia odpowiedniej organizacji. Mój śledczy nie musiał bawić się w żadne naciąganie. To był dokument zapowiadający narodziny nowej partii. I dobrze do tego pasowały te zdania z naszych listów, gdzie była mowa, jak to po zwycięstwie zaczniemy prowadzić wojnę po końcu wojny. Mój śledczy nie miał zatem potrzeby zmyślania czegokolwiek przeciw mnie. Starał się tylko zarzucić arkan na każdego, do kogo ja kiedykolwiek pisałem, albo który do mnie kiedyś pisał. I czy nasza grupka młodzieży nie miała jakiegoś swego starszego zawiadowcy. Listy do moich rówieśników i rówieśnic
szpikowałem buntowniczymi myślami, podpisując się ostrością i brawurą, a przyjaciele jednak dalej do mnie pisywali. W ich odpowiedziach zdarzały się nawet jakieś podejrzane wyrażenia. Omal wtedy nie przyłączono do nas jeszcze jednego naszego szkolnego kolegi Simoniańca. Z jaką ulgą dowiedziałem się, że został na wolności, ale po 22 latach pisze on takimi słowy. Z twoich opublikowanych utworów wynika, że oceniasz życie jednostronnie. Obiektywnie stajesz się sztandarem faszyzującej reakcji na Zachodzie, na przykład w NRF i USA. Lenin, którego ty z pewnością dalej czcisz i lubisz, a zresztą również staruszkowie Marx i Engels, potępiliby cię w najsurowszy sposób. Pomyśl sobie o tym. Więc właśnie myślę sobie, ach, jaka szkoda, że cię wtedy nie wsadzono. Ileś ty stracił. I teraz Jezepow, wzorem Porfirego Piotrowicza, żądał ode mnie, abym logicznie mu wyjaśnił, jeśli my tak wyrażaliśmy się w podlegających cenzurze listach, to cośmy dopiero mogli wygadywać w cztery oczy. Nie mogłem przecież mu tłumaczyć, że cała ostrość wypowiedzi przypadała właśnie na listy. I oto ze zmętniałego mózgu powinienem był teraz wymotać coś bardzo prawdopodobnego o naszych spotkaniach z przyjaciółmi. O spotkaniach była mowa w listach. Żeby zgadzało się z tonem pism, żeby było na samej krawędzi polityki i jednak nie podpadało pod kodeks karny. A jeszcze, żeby te wyjaśnienia płynęły z mego gardła z lekkością oddechu, żeby mogły przekonać śledczego starego wyjadacza, że ma do czynienia z mizernym, bezdennie szczerym prostaczkiem. I żeby, to najważniejsze, mój leniwy śledczy nie zaczął przetrząsać tego przeklętego brzemienia, którego przywiozłem w moim przeklętym kuferku. Było tam mnóstwo zeszytów moich dzienników wojennych, naskrobane drobniutko, bladym, twardym ołówkiem, jak końcem igły, zacierające się już gdzieniegdzie notatki. To były moje zapędy literackie. Nie dowierzając sile naszej zdumiewającej pamięci, przez wszystkie lata wojny starałem się zapisywać wszystko, co widziałem. To byłoby jeszcze pół biedy, a także wszystko, co słyszałem od ludzi. W moich listach lekkomyślnie przytaczałem całe opowieści moich kolegów z pułku o kolektywizacji, o głodzie na Ukrainie o 1937 roku, zwrodzonej pedanterii i nic nie wiedząc o metodach NKWD. Zrobiłem dość przejrzyste aluzje do autorów tych opowieści. Od chwili aresztowania, od kiedy te moje dzienniki rzucone zostały przez agentów do mojej walizki, opatrzonej lakowymi pieczęciami, którą to walizkę kazano mi nieść własnoręcznie do Moskwy, gorące kleszcze ściskały mi serce. I oto wszystkie te opowieści, tak zwykłe i naturalne w obliczu frontowej śmierci, teraz spoczęły u stóp czterometrowego gabinetowego Stalina i zionęły więziennym smrodem na moich czystych, mężnych, buntowniczych kolegów z pułku. Te dzienniki właśnie najbardziej mnie gnębiły podczas śledztwa. I żeby tylko śledczemu nie przyszła ochota poślęczyć trochę nad nimi, aby wypreparować z nich żyłę tętniącą krwią naszego wolnego, frontowego plemienia. Ja tyle, ile trzeba, kajałem się i tyle, ile trzeba, wyzbywałem się moich błędów politycznych. To stąpanie po ostrzu brzytwy zadręczało mnie aż do chwili, gdy stwierdziłem, że jakoś nikogo nie sprowadzają na konfrontację ze mną. Aż do pierwszych wyraźnych powiewów końca śledztwa, aż do momentu, gdy po 4 miesiącach przesłuchań wszystkie zeszyty moich dzienników wojennych wrzucone zostały do piekielnej gardzieli łubiańskiego pieca. Bryznęły tam czerwonymi plewami jeszcze jednej zniszczonej w Rosji powieści i czarnymi ćmami sadzy wyfrunęły z najwyższego komina. Pod tym kominem kazano nam spacerować w betonowej skrzyni na dachu wielkiej łubianki na wysokości 5. piętra. Nad 5. piętrem dobudowano mianowicie mur wysoki na 3 chłopów. W uszy wpadały nam głosy Moskwy, wołania samochodowych syren, ale widzieliśmy tylko ten komin wartownika na baszcie 6. piętra i jeszcze ten nieszczęsny skrawek Bożego Nieba, któremu przyszło rozpostrzec się nad Łubianką.
te sadze. Wciąż padały i padały, a na dworze był pierwszy powojenny maj. Tak dużo ich było podczas każdego naszego spaceru, że między sobą uznaliśmy, iż Łubianka pali swoje wieloletnie archiwa. Moje przepadłe dzienniki były w tym gejzerze sadzy tylko stróżką, co chwilkę ciekła. I wspominałem ten mroźny, słoneczny ranek marcowy, kiedy siedziałem u mojego śledczego. Zadawał mi swoje zwykłe, chamskie pytania. Zapisywał moje słowa, patrząc ich sens. Słońce grało w tającym już mroźnym deseniu na szybach wielkiego okna, przez które nieraz miałem ochotę wyskoczyć, żeby chociaż przez własną śmierć błysnąć nad Moskwą i rąbnąć z czwartego piętra o jezdnię, tak jak w moich dziecinnych latach jakiś nieznany mój poprzednik wyskoczył w Rostowie nad Donem z 33. Przez odwilgłe oczka w szybie widać było moskiewskie dachy. Dachy i wesołe dymki nad nimi. Ale nie w tamtą stronę zerkałem, tylko na kurhan rękopisów, usypany na samym środku półpustego, 30-metrowego gabinetu, dopiero co zwalony, jeszcze nieposegregowany. W zeszytach, w tekturowych okładkach, w skoroszytach domowej roboty, w paczkach związanych sznurkiem i luźnych, albo po prostu w rozsypce, leżały rękopisy, jak kopiec mogilny pogrzebanego tu ludzkiego ducha, i kurhan ten wznosił się swoim czubkiem ponad poziom biurka, nieomal zasłaniając przede mną samego śledczego. I ogarnęło mnie braterskie współczucie, gdy zobaczyłem owoce pracy tego nieznanego człowieka, którego aresztowano minionej nocy, a plody rewizji ciśnięto rankiem na posadzkę tej izby tortur pod nogi 4-metrowego Stalina. Siedziałem tak i myślałem, czyjeż to niepospolite życie przywieziono tu tej nocy, aby je wziąć na męki, poszarpać na strzępy i oddać na spalenie. O, ileż w tym budynku zginęło pomysłów i dzieł! Toć to cała zaginiona kultura. O, sadzo! Sadzo z łubiańskich kominów. I najbardziej boli, że potomkowie uważać będą nasze pokolenie za głupsze, nieudolniejsze i potulniejsze, niż było naprawdę. Dla wytyczenia prostej wystarczą wszystkiego dwa punkty. W 1920 roku, jak wspomina Ehrenburg, ČK tak stawiała przed nim kwestię. Wy nam wykażcie, że nie jesteście agentem Wrangla. A w 1950 jeden z wybitniejszych pułkowników MGB, Foma Fomicz Żelaznow, oznajmił więźniom, co następuje. My nawet nie będziemy się trudzić, żeby mu, aresztantowi, wykazać jego winę. Niech on nam wykaże, że nie miał wrogich zamiarów. I na tę ludożerczą, prostą linię nanizały się między jedną a drugą datą niezliczone wspomnienia o milionach ludzkich losów. Jest to przyspieszenie i uproszczenie procesu śledztwa, jakiego nie znały dzieje ludzkości. Organy w ogóle oszczędziły sobie wysiłku szukania dowodu winy. Schwytany królik, dygocący i pobladły, któremu nie wolno do nikogo pisać ani telefonować i niczego przynieść sobie z domu, pozbawiony snu, jedzenia, papieru, ołówka, nawet guzików, posadzony na gołym taborecie w kącie gabinetu, powinien sam odnaleźć i wyłożyć na stół przed oczy nieroba śledczego dowody, że nie miał wrogich zamiarów. Jeśli zaś ich nie znalazł, a skąd mógł je wydostać, to tym samym dostarczał śledztwu średnich dowodów swojej winy. Znałem przypadek pewnego starego człowieka, który wrócił z niemieckiej niewoli i jednak potrafił, siedząc na tym gołym taborecie i gestykulując gołymi rękoma, dowieść swemu śledczemu potworowi, że nie zdradził ojczyzny i nawet nie miał takiego zamiaru. Skandal! No i co? Wypuszczono go na wolność? Gdzie tam? Opowiadał mi to on w Butyrkach, nie na bulwarze Twierskim. Do śledczego przyłączył się drugi śledczy. Obaj urządzili staremu cichy wieczór wspomnień, a następnie we dwójkę zredagowali zeznania jako świadkowie, stwierdzając, że tego wieczoru wygłodzony, senny starzec uprawiał wobec nich antysowiecką agitację. Kto mówi, sieje.
kto słucha, zbiera. Starego przekazano trzeciemu śledczemu. Ten zrzekł się bezpodstawnego oskarżenia o zdradę ojczyzny, za to przepisowo zapewnił staremu tę samą dychę za antysowiecką agitację podczas śledztwa. Z chwilą, gdy przestało być dochodzeniem prawdy, śledztwo stało się dla samych funkcjonariuszy śledczych w wypadkach trudniejszych wykonywaniem obowiązków katowskich, w łatwiejszych natomiast zwykłym zabijaniem czasu, podstawą do pobierania pensji. A wypadki łatwiejsze zdarzały się zawsze, nawet w osławionym 1937 roku. Na przykład niejaki Borodko oskarżony był o to, że 16 lat przed tą datą jeździł do rodziców do Polski bez paszportu, a tatuś z mamusią mieszkali o 10 wiorst od niego, ale dyplomaci uzgodnili w Rydze, żeby tę część Białorusi oddać Polsce. Ludzie zaś w 1921 roku jeszcze nie byli przyzwyczajeni i jeździli po staremu. Śledztwo zajęło pół godziny. Jeździłeś? Jeździłem. W jaki sposób? A na koniu. Masz tu 10 lat za kontrrewolucyjną działalność. Ale taki pośpiech to dobre dla stachanowców. Ci zaś nie znaleźli naśladowców w blękitnych czapkach. W myśl kodeksu postępowania karnego na wszelkie czynności śledcze należały się 2 miesiące. Jeśli zaś wyłaniały się trudności, to wolno było prosić prokuratora kilkakrotnie o przedłużenie, po miesiącu za każdym razem, a prokuratorzy rzecz jasna nie odmawiali. Byłoby więc głupotą narażać własne zdrowie, nie wykorzystywać tych możliwości zwłoki i, jak to mówią w fabrykach, samemu podwyższać własną normę. Urobiwszy ręce i gardło w czasie pierwszego szturmowego tygodnia każdego śledztwa, wysiliwszy swoją wolę i charakter, o którym mówił Wyszyński, funkcjonariusze śledczy zainteresowani byli w tym, aby każdą sprawę przedłużać, żeby jak najwięcej było spraw starych, niedenerwujących, a jak najmniej nowych. Uchodziło po prostu za nieprzyzwoitość, jeśli ktoś zamykał śledztwo w terminie 2 miesięcy. System państwowy sam sobie wymierzał karę za własną nieufność i brak elastyczności. Nie ufał nawet swojej wyborowej kadrze. Na pewno oni też musieli podpisywać listę obecności przy każdym wejściu i wyjściu. Dla więźniów wzywanych na śledztwo było to obowiązkiem dla kontroli. Co miał robić funkcjonariusz śledczy, żeby księgowość miała podstawę do zaliczenia mu roboczych godzin? Wzywał któregoś ze swoich przesłuchiwanych więźniów, sadzał go w kącie, zadawał byle jakie pytanie na postrach i, tak dobrze jak zapominał o nim, czytał gazetę od deski do deski, pisał konspekt z wychowania politycznego albo prywatne listy, chodził w gości do kolegów, sadzając na swoim miejscu Cerbera, strażnika. Mile gawędząc na otomanie z przybyłym w odwiedziny kolegą, śledczy czasem wracał do rzeczywistości, groźnie spoglądał na więźnia i mówił: widziałeś gada? To jest dopiero gad. No, nie szkodzi, nie pożałuje dla niego 9 gramów. Mój śledczy czynił jeszcze szeroki użytek z telefonu. Tak więc dzwonił do swojego domu i mówił żonie, zergając w moją stronę, że dziś będzie przez całą noc prowadził przesłuchanie, tak żeby nie spodziewała się go wcześniej niż rano. Serce mi zamierało, więc przez całą noc mam tu tkwić. Ale zaraz potem nakręcał numer swojej kochanki i wśród kocich pomruków umawiał się z nią, że zaraz u niej będzie i zostanie na noc. No, to sobie człowiek pośpi. I robiło mi się lżej na sercu. Nieskazitelny system łagodziły tylko skazy na duszach wykonawców. Niektórzy, bardziej ciekawi świata funkcjonariusze śledczy, lubili wykorzystywać takie jałowe przesłuchania dla poszerzenia kręgu swoich życiowych doświadczeń. Kazali sobie opowiadać o froncie, o tych właśnie niemieckich czołgach, pod które wciąż jakoś nie mieli czasu się rzucić, o obyczajach panujących w europejskich i zamorskich krajach, jeśli tam więzień bywał, o zagranicznych sklepach i wyrobach, zwłaszcza zaś o tamecznych burdelach i o różnych przygodach z babami. Kodeks postępowania karnego przewiduje, że prawidłowy przebieg śledztwa w każdym przypadku czujnie nadzorowany jest przez prokuratora. Ale nikt go za naszych czasów nie widział na oczy, aż do tak zwanego przesłuchania prokuratorskiego,
dającego do poznania, że śledztwo dobiegło już końca. Mnie także zaprowadzono na takie przesłuchanie. Podpułkownik Kotow, spokojny, syty blondyn o twarzy pozbawionej wszelkiego wyrazu, ani zły, ani dobry, w ogóle nijaki, siedział przy biurku i ziewając przeglądał pierwszy raz w życiu akta mojej sprawy. Przez jakieś 15 minut już w mojej obecności wnikał w nią, nie przerywając milczenia, ponieważ przesłuchanie to było konieczną formalnością i też podlegało rejestracji, więc nie miało sensu przeglądanie moich akt w innym, niepodlegającym zaliczeniu czasie, a tym bardziej nie opłacało się przez ileś tam godzin obciążać szczegółami sprawy. Sądzę, że nie wyrobił sobie na nią żadnego pojęcia. Wlepił wreszcie w ścianę zupełnie obojętny wzrok i leniwie zapytał, co jeszcze mogę dodać do swoich zeznań. Powinien by zapytać, czy mam jakieś skargi w związku ze śledztwem, czy nikt na moją wolę nie wywierał niedozwolonego nacisku, czy nie było aktów pogwałcenia prawa. Ale żaden prokurator już od dawna tak nie pytał. A gdyby nawet spytał, przez ten gmach ministerstwa z całym swoim 1000 gabinetów i 5000 jego korpusów śledczych, wagonów, pieczar i ziemianek rozrzuconych po całym związku, wszystko to żyło tylko z gwałcenia prawa i nie było w mocy nas dwóch, aby to zmienić. Zresztą wszyscy prokuratorzy, choć trochę wyższej rangi, obejmowali swoje stanowiska tylko za zgodą tegoż samego bezpieczeństwa, które powinni byli kontrolować. Jego ospałość i pojednawczość i zmęczenie, o jakie przyprawiły go te wszystkie nieskończenie głupie sprawy, jakoś mnie też się udzieliły. Nie poruszyłem więc kwestii zasadniczej. Poprosiłem tylko o poprawienie jednej już zbyt widocznej niedorzeczności. Oskarżonych było dwóch, ale śledztwo prowadzono dla każdego z osobna. Ja byłem przesłuchiwany w Moskwie, mój przyjaciel na froncie. W ten sposób moja sprawa dotyczyła mnie jednego, a tymczasem odpowiadałem z 11 paragrafu, to znaczy jako grupa organizacyjna. W konsekwencji poprosiłem go, aby skreślił ten dodatkowy 11 paragraf. Jeszcze przez 5 minut wertował moje akta. Nie znalazł tam widocznie śladów naszej organizacji, ale tylko westchnął, rozłożył ręce i powiedział, no cóż, jednostka to człowiek, a dwie jednostki to już ludzie. I nacisnął guzik dzwonka, żeby mnie wyprowadzono. Wkrótce potem, późnym wieczorem w końcu maja, do tego samego gabinetu prokuratorskiego, gdzie na marmurowym okapie kominka stał brązowy zegar z figurynkami, wezwał mnie mój śledczy na 206. Jak z uwagi na numer artykułu KPK nazywała się procedura przeglądu przez samego oskarżonego akt sprawy, pod którym miał złożyć ostatni podpis. Wcale nie wątpiąc, że podpis mój ma w kieszeni, śledczy siedział i szybko pisał akt oskarżenia. Otworzyłem gruby skoroszyt i już na wewnętrznej stronie okładki znalazłem uwiecznioną w druku wstrząsającą wiadomość. Okazuje się, że podczas śledztwa miałem prawo wnoszenia na piśmie skarg odnoszących się do wszelkich nieprawidłowości w jego przebiegu. Oficer śledczy zaś miał obowiązek wszywania tych moich skarg do akt w porządku chronologicznym w trakcie śledztwa, ale nie po jego zakończeniu. Niestety o tym przepisie nie miał pojęcia nikt z tysięcy aresztantów, z którymi później siedziałem. Wertowałem akta dalej. Zobaczyłem fotokopię moich listów i zupełnie wypaczoną ich interpretację, dzieło anonimowych komentatorów, takich jak kapitan Libin. Zobaczyłem kłamliwe hiperbole, do których kapitan Jezepow sprowadził moje ostrożne zeznania. Nie zgadzam się. Śledztwo prowadzone było nieprzepisowo, powiedziałem nie bardzo pewnym tonem. No dobra, to zaczniemy wszystko od nowa, powiedział śledczy, krzywiąc złowieszczo wargi. Szurniemy cię do takiej dziury, gdzie niemieccy policaje siedzą. I nawet jakby już rękę wyciągnął, żeby odebrać mi tom akt, a ja prędko przytrzymałem go palcem.
Świeciło złociste słońce zachodu, hen za szybami czwartego piętra łubianki. Gdzieś tam był maj. Okna gabinetu, jak wszystkie frontowe okna ministerstwa, były zatrzaśnięte na głucho. Nie usunięto z nich nawet zimowej uszczelki, żeby gorący oddech i zapach kwitnących drzew nie mógł wtargnąć do tego siedliska tajemnicy. Brązowy zegar na kominku, z którego właśnie Spells, ostatni promień, wybił cicho godzinę. Na nowo? Łatwiej chyba byłoby umrzeć, niż zacząć wszystko jeszcze raz na nowo. Jakieś tam życie przecież było w perspektywie, gdybym to wiedział, jakie życie. A potem ta dziura, gdzie policajów trzymają. I w ogóle nie trzeba go złościć. Od tego zależy, w jakim tonie będzie napisany akt oskarżenia. Podpisałem. Podpisałem razem z tym 11 paragrafem. Wnioski i tak zmierzały w tym kierunku. Nie znałem jeszcze wtedy jego wagi. Mówiono mi tylko, że wymiaru on nie zwiększa. Przez ten 11 paragraf trafiłem do obozu katorżniczego. Przez ten sam 11 paragraf już po zwolnieniu zostałem bez żadnego nowego wyroku wyekspediowany na wieczne zesłanie. A może tak jest lepiej, bo gdyby nie to i owo, nie napisałbym tej książki. Mój śledczy nie stosował wobec mnie żadnych środków nacisku, prócz bezsenności, kłamstwa, zastraszania, metod zupełnie legalnych. Dlaczego nie miał potrzeby, jak to dla lepszej asekuracji robią oficerowie śledczy, czujący, że nabroili, podsunąć mi przy 206 do podpisu zobowiązanie do milczenia, że taki a taki zobowiązuje się pod groźbą odpowiedzialności prawnej, nie wiadomo z jakiego artykułu, nigdy i nikomu nic nie mówić o metodach prowadzenia śledztwa. W niektórych okręgowych delegaturach NKWD ten zabieg przeprowadzony był seryjnie. Blankiet zobowiązania do nierozgłaszania podsuwano aresztantowi razem z wyrokiem kolegium specjalnego. A później, już przy zwolnieniu z obozu, zobowiązanie, że nigdy nikomu nie będzie mówił o życiu w obozie. No i cóż, nasz nawyk pokory, nasz zgięty albo przetrącony grzbiet nie pozwalały nam na odmowę ani na oburzenie wobec tej bandyckiej metody zacierania śladów. Gdzieś nam się zagubiły mierniki wolności. Nie mamy tego, co niezbędne, aby określić, gdzie ona się zaczyna, a gdzie się kończy. Wciąż od nas biorą, biorą i biorą bez końca te zobowiązania do milczenia. Bierze je każdy, kto ma chęć. Już nie jesteśmy pewni, czy aby mamy prawo opowiadać o kolejach naszego własnego życia. Błękitne wyłogi. Podczas całego tego miażdżenia w trybach wielkiej nocnej instytucji, gdzie nasze dusze biorą na przemiał, a ciała drą na strzępy jak łachy gałganiarza, za bardzo cierpimy. Zbyt jesteśmy zatopieni we własnym bólu, aby przenikliwym i jasnowidzącym okiem przyjrzeć się wybladłym nocnym katom, którzy nas męczą. Wzbierające w nas nieszczęście zalewa nam oczy. Gdyby nie to, jakimiż to bylibyśmy kronikarzami dla naszych dręczycieli, bo sami siebie nie opiszą w całej okazałości. Ale niestety każdy były aresztant dokładnie wspomina swoje śledztwo, wspomni, jak go przyciskano i jaką ropę z niego wyciśnięto, a często nie pamięta nawet nazwiska swojego śledczego, a co dopiero, żeby miał o nim pomyśleć jako o człowieku. Ja też o każdym moim sąsiedzie z celi potrafię powiedzieć coś ciekawszego i pełniejszego niż o kapitanie bezpieczeństwa Jezepowie, z którym niemało nasiedzieliśmy się w gabinecie twarzą w twarz. Wszystkim pozostało w pamięci jedno tylko oczywiste wrażenie zgnilizny, dziedziny całkowicie przeżartej gniciem. Po całych dziesięcioleciach już bez żadnego gniewu czy poczucia krzywdy, w sercu już uciszonym, została ta zupełna pewność, to byli niscy, dyszący złością, niegodziwi i być może zaplątani ludzie. Wiadomo, że Aleksander II
właśnie ten car, którego rewolucjoniści wciąż trzymali w szachu i siedmiokrotnie próbowali zabić, któregoś dnia odwiedził zakład śledczy na ulicy Szpalernej, protoplastę wielkiego domu. Kazał się zamknąć w pojedynce numer 227 i przesiedział tam przeszło godzinę, bo chciał wczuć się w stan ducha tych, których tam więził. Nie można zaprzeczyć, że jak na władcę był to odruch moralny, dowód potrzeby i chęci zrozumienia duchowej strony problemu. Ale nie sposób wyobrazić sobie, aby ktoś z naszych śledczych do Abakumowa i Berii włącznie zechciał choćby na godzinę wleźć w skórę więźnia, żeby posiedział i porozmyślał w pojedynce. Z tytułu swojej pracy nie mają potrzeby być ludźmi wykształconymi, rozległej kultury i szerokich poglądów. To też nie są nimi. Praca nie wymaga od nich umiejętności logicznego myślenia. To też nie bawią się w to. Ich praca wymaga tylko ścisłego wykonywania dyrektyw i braku współczucia dla cierpień. To jest ich mocna strona. To umieją. My, którzy przeszliśmy przez ich ręce, odgadujemy intuicyjnie ich kształty wewnętrzne, odarte do naga z ludzkich uczuć i pojęć. Kto jak kto, ale oficerowie śledczy wiedzą dokładnie, że sprawy są lipne. Przecież oni poza oficjalnymi odprawami nie mogli sobie i kolegom powtarzać serio, że demaskują zbrodniarzy. A jednak pisali protokoły, arkusz po arkuszu, żeby nas zgnoić. Czy to nie zgadza się zatem z zasadą złodziejskiej moralności? Ja zdechnę jutro, ale ty już dzisiaj? Wiedzieli, że sprawy są lipne, a jednak trudzili się w pocie czoła przez całe lata. Jakże więc? Albo zmuszali się, aby nie myśleć, a to już oznacza destrukcję własnej osobowości, bo zakładali po prostu, że tak trzeba, że ci, co piszą dla ciebie instrukcje, nie mogą się mylić. Czy pamiętamy, że hitlerowcy posługiwali się tym samym argumentem? Nikt nie może uchylić się od przeprowadzenia tego porównania. Zbyt duża jest zbieżność i dat, i metod. Konfrontacja była czymś jeszcze bardziej naturalnym dla ludzi, którzy mieli do czynienia i z Gestapo, i z MGB, jak na przykład Jewgeni Iwanowicz Diwnicz, emigrant. Gestapo zarzucało mu działalność komunistyczną wśród rosyjskich robotników wywiezionych do Niemiec. MGB – współpracę z międzynarodową burżuazją. Wnioski Diwnicza nie przemawiały na korzyść MGB. Pastwiono się i tu, i tam. Ale Gestapo chciało jednak wydostać z człowieka prawdę. I gdy zarzuty się nie potwierdziły, Diwnicz został wypuszczony. MGB zaś nie szukało prawdy i nie miało zamiaru wypuścić z pazurów nikogo, kto raz się w nie dostał. Albo też przodująca teoria naukowa, granitowa ideologia. Oficer śledczy ze złowieszczego Ortukanu, karna kolonia kołymskich obozów, rok 1938, udobruchany ustępliwością Luriego, byłego dyrektora kombinatu metalurgicznego w Krzywym Rogu, który zgodził się pokwitować powtórny obozowy wyrok na siebie samego, tak mu się zwierzył w jakiejś wolnej chwili. Ty myślisz, że nam sprawia przyjemność stosowanie środków nacisku? Ale powinniśmy robić to, czego od nas wymaga partia. Jesteś starym członkiem partii. Powiedz, co byś ty robił na naszym miejscu? I wygląda na to, że Lurie prawie, że się z nim zgodził. Może dlatego podpisał z taką łatwością, że sam już tak myślał. Bo to przekonywa. To słuszne. Ale najczęściej to cynizm. Błękitne wyłogi znały mechanizm maszynki do mięsa i lubiły go. Śledczy Mironienko w obozach dżindińskich, rok 1944, tak prawił skazanemu Babiczowi, popisując się logiką swego rozumowania. Śledztwo i sąd to tylko nadanie formy prawnej, to już nie może wpłynąć na wasz los, bo jest on określony z góry. Jeśli trzeba was rozstrzelać, to możecie być absolutnie niewinnym człowiekiem. Wszystko jedno, będziecie rozstrzelani. Jeśli trzeba was uniewinnić, odnosi się to zapewne do swoich, to możecie mieć tysiące win, będziecie oczyszczeni z nich i wyjdziecie na wolność. Naczelnik pierwszego oddziału śledczego Zarządu Okręgowego Bezpieczeństwa Państwowego Zachodniego Kazachstanu,
Kusznariow, tak palnął do Adolfa Cywilki. Toć nie można cię wypuścić, skoroś z Leningradu, to znaczy z długim partyjnym stażem. Dajcie tylko człowieka, paragraf się znajdzie. To właśnie wielu z nich tak dowcipkowało. To było ich powiedzonko. To, co w naszym języku nazywa się torturą, dla nich jest dobrą robotą. Żona śledczego Mikołaja Grabiszczenko, kanał wołżański, mówiła sąsiadom z rozczuleniem: Kola jest bardzo dobrym fachowcem. Jeden taki długo nie chciał się przyznać, więc powierzono go Koli. Kola z nim porozmawiał sobie w nocy i tamten zaraz się przyznał. Dlaczego jednak z taką gorliwością wprzęgli się oni do wyścigu, nie o prawdę, tylko o liczbę poddanych obróbce i skazanych? Dlatego, że takim było wygodniej, że w ten sposób nie oddalali się od głównego nurtu. Dlatego, że te liczby to było ich spokojne życie, ich dodatki do pensji, ich premie, ich awanse. To był rozrost i prosperowanie samych organów. Mając dobre wskaźniki ilościowe, można było i trochę powałkonić się, i pozwolić sobie na fuszerkę, i spędzić wesołą nockę. Tak też robili. Niskie wskaźniki cyfrowe doprowadziłyby zaś do rozpędzenia i degradacji, do utraty tego żłobu, bo Stalin nie byłby w stanie uwierzyć, że w jakimś powiecie, mieście lub jednostce wojskowej nie ma wcale wrogów. Tak więc nie uczucie litości, lecz urazy i rozdrażnienia budzili w nich ci oporni drani, aresztanci, którzy nie chcieli się przekształcać w cyfry, którym nie dawały rady ani bezsenność, ani karcer, ani głód. Nie chcąc przyznać się do winy, podważali pozycję śledczego. To tak, jakby próbowali jego samego wywalić. A tu już wszystkie sposoby są dobre. Jak wojna, to wojna. Szlauch ci w gardło, chlej słoną wodę. Ze względu na rodzaj zajęcia i dokonany wybór życiowy, wyzbyci wyższej kategorii ludzkich przeżyć, służebnicy błękitnej instytucji z tym większą intensywnością i łapczywością oddawali się życiu w strefie niższej. Tam zaś władały nimi i kierowały najsilniejsze, prócz głodu i popędu płciowego, instynkty niższej strefy, instynkt władzy i instynkt zysku. Przede wszystkim władzy. W naszych czasach okazała się ona ważniejsza od pieniędzy. Władza to trucizna. To wiadomo od tysiącleci. Obyż to nikt nigdy nie pozyskał władzy materialnej nad innymi. Ale dla człowieka, który wierzy, że jest nad nami coś wyższego i jest dlatego świadomy własnej ograniczoności, władza nie jest jeszcze śmiertelną groźbą. Dla ludzi bez owej wyższej strefy władza to jad trupi. Jeżeli się nim zarażą, to nie ma ratunku. Pamiętacie, co Tolstoj pisze o władzy? Iwan Ilicz miał taką pozycję urzędową, że mógł zgubić każdego, kogo zgubić miałby chęć. Wszystkich bez wyjątku miał w ręku. Każdego, najwyższej nawet rangi, można było sprowadzić do niego w charakterze oskarżonego. Ależ to mowa o naszych błękitnych, nic dodać, nic ująć. Świadomość tej władzy i możliwość jej miarkowania, zastrzega się Tolstoj, ale to już nie odnosi się do naszych zuchów, stanowiły dla niego najciekawszą i najbardziej atrakcyjną stronę pracy. Gdzie tam atrakcyjną? Upajającą. Przecież to upaja. Jesteś jeszcze młody, mówiąc między nami smarkacz. Jeszcze niedawno rodzice łamali nad tobą ręce, nie wiedzieli, co z tobą począć, taki głupi, a uczyć się nie chce. Ale pochodziłeś 3 latka do tej uczelni i już tak wysoko się wzniosłeś. Jak zmienia się twoja sytuacja życiowa? Jakiej zmianie uległy twoje ruchy, spojrzenie, sposób obracania głowy? Odbywa się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Wchodzisz i zaraz każdy zwraca uwagę. Każdy wzdrygnął się nawet. Nie pchasz się do prezydium, niech tam rektor świeci oczyma. Ty siądziesz sobie z boku, ale wszyscy rozumieją, że to ty jesteś tu najważniejszy. Ty, specwydział. Możesz posiedzieć 5 minut i wyjść. Na tym polega twoja wyższość nad profesorami.
Mogą cię wzywać jakieś ważniejsze sprawy, ale później nad ich rezolucją zmarszczysz tylko brwi. Albo je lepiej skrzywisz wargi i powiesz do rektora: nie można, są pewne względy. I już, i nic z tego. Albo jesteś w specoddziale w Smierszu. Masz zaledwie rangę lejtnanta, ale stary, dorodny pułkownik, dowódca jednostki na twój widok wstaje, stara ci się przepochlebić, dogodzić. Nie wypije kieliszka wódki z naczelnikiem sztabu, żeby nie zaprosić cię do towarzystwa. To nic, że masz tylko dwie małe gwiazdki. To nawet zabawne. Przecież twoje gwiazdki mają całkiem inny ciężar. Mierzy się je zupełnie inną miarką niż te, co noszą zwyczajni oficerowie. Czasami przy specakcjach pozwala się wam przypiąć inne, choćby i majorowskie. To jest pseudonim, rzecz umowna. Nad wszystkimi ludźmi w tej jednostce wojskowej, w tej fabryce albo w tym rejonie masz władzę sięgającą nieporównanie głębiej niż władza dowódcy, dyrektora czy sekretarza rejkomu. Od tamtych zależy praca, zarobki, dobre imię człowieka. Od ciebie jego wolność. I nikt nie ośmieli się wspomnieć ciebie na zebraniu. Nikt nie ośmieli się napisać o tobie w gazecie. Ach, nie tylko źle. Dobrze też się nie ośmieli. Ciebie, jak tajemnicze bóstwo, nie wolno nawet wymieniać. Jesteś i tyle. Wszyscy czują twoją obecność. Ale jest tak, jakby cię nie było. Dlatego w obecności zwykłych ludzi, tak zwanych obywateli, dla ciebie są to zwykłe klocki, najlepiej zachowywać nieprzenikniony, zamyślony wyraz twarzy. Przecież tylko ty wiesz, na czym polegają specwzględy, nikt inny. Dlatego zawsze masz rację. Jedno tylko zawsze miej na uwadze. Ty też byłbyś takim klockiem, gdyby nie to, że szczęściem stałeś się ogniwkiem organów tej giętkiej, jednolitej, żywotnej istoty żyjącej w państwie jak soliter we wnętrzu człowieka. I teraz wszystko jest twoje. Wszystko stoi przed tobą otworem, bylebyś był wierny organom. Rób wszystko, co ci każą. Same znajdą dla ciebie miejsce w życiu. Dziś jesteś w specoddziale, jutro zajmiesz fotel oficera śledczego, a później może pojedziesz jako ekolog nad jezioro Seliger. Być może także po to, aby podleczyć nerwy. Niewykluczone, że z miasta, gdzie trochę już za bardzo jesteś znany, poślą cię później na drugi koniec kraju, by zostać pełnomocnikiem do spraw cerkwi. Jak Wołkopiałow, pełnomocnik do spraw cerkwi w Mołdawii. Jak Wiktor Nikołajewicz Ilin, były generał lejtnant bezpieczeństwa. Albo zostaniesz sekretarzem odpowiedzialnym Związku Literatów. Nie dziw się niczemu. Prawdziwe przeznaczenie człowieka i właściwe jego miejsce na drabinie służbowej znają tylko organy. Całej reszcie pozwalają się tylko pobawić. Żyje sobie jakiś tam zasłużony artysta albo bohater pól socjalistycznych, a dmuchnie człowiek i już go nie ma. Praca śledczego wymaga naturalnie wysiłku. Trzeba bywać w gmachu we dnie, a także i w nocy, przesiadywać godzinami, ale nie musisz sobie łamać głowy nad dowodami, niech więźnia o to głowa boli. Nie zastanawiaj się, winny czy niewinny, rób tak, jak chcą organy i wszystko będzie dobrze. Od ciebie samego już będzie zależeć, żeby śledztwo było jak najprzyjemniejsze, żeby nie za bardzo się zmęczyć, żeby coś przy okazji mieć z tego interesu. To byłoby dobrze, żeby przynajmniej mieć rozrywkę. Siedzi człowiek i siedzi i nagle przychodzi do głowy nowy sposób nacisku. Eureka! Dzwoń do przyjaciół, wstąp do paru gabinetów, opowiedz, ale śmiechu. A spróbować by, chłopaki, tylko na kim? Przecież nudno patrzeć wciąż na jedno i to samo. Nudne są te trzęsące się ręce, błagalne spojrzenia, tchórzliwa pokora. Żeby chociaż któryś się sprzeciwił. Lubię silnych przeciwników, przyjemnie łamać im grzbiet. A jak trafi się taki silny, że się nie podda, że wszystkie twoje sposoby na nic? Wściekasz się? Nie hamuj wściekłości, to wielka przyjemność, to jest jak lot, pofolgować swojej wściekłości bez przeszkód. Rozmach! Właśnie w takim stanie ducha
pluje się przeklętemu więźniowi w rozwarty pysk i wciska mu się gębę w pełną spluwaczkę. Właśnie wtedy ciągnie się Popów za włosy i szczy się w jadaczkę klęczącemu człowiekowi. Po ataku wściekłości czujesz się prawdziwym mężczyzną. Albo przesłuchuje się dziewczynę od cudzoziemca. No, zwymyśla się ją, no rzuci się pytanie. A co taki Amerykanin to ma szlifowanego na wysoki połysk, czy jak? Co, ruskich ci było mało? I nagle pomysł, toż ona u tych cudzoziemców tego i tamtego się nauczyła. Nie tracić okazji, to coś w rodzaju delegacji za granicę. I zaczynasz ją badać już bez pardonu. Jak to robiliście, w jakich pozycjach, a jeszcze w jakich szczegóły, każdą drobnostkę. I dla siebie się przyda, i kolegom opowiem. Dziewucha cała w pąsach i we łzach mamrocze, że to sprawy nie dotyczy. Właśnie, że dotyczy, gadaj! I patrz, co to znaczy mieć władzę. Ona ci wszystko szczegółowo opowie, jak zechcesz, to narysuje. Jak zechcesz, to własnym ciałem pokaże, bo nie ma wyjścia. W twoich rękach jest jej karcer i jej wyrok. Zamówiłeś stenotypistkę do notowania zeznań. Przysłali cię przystojną, więc zaraz zacznij się do niej dobierać w obecności więźnia smarkacza. Co się go masz krępować, alboż to człowiek? Zresztą, kogo w ogóle masz się wstydzić? Toż jeżeli lubisz baby, a kto ich nie lubi, to głupcem będziesz, jak nie wykorzystasz swojej pozycji. Jedne polecą na twoją siłę, inne ulegną ze strachu. Wpadła ci gdzieś w oko dziewczyna, zapamiętaj ją sobie, będzie twoja. Nigdzie się nie podzieje. Cudza żona ci się trafiła, no wszystko jedno czyja, już twoja. Bo to fraszka usunąć z drogi jej męża. Dawno już mam w teczce temat do opowiadania Popsuta żona, ale chyba nie zdobędę się, żeby to napisać. Oto on, w pewnej dalekowschodniej jednostce lotniczej, rzecz dzieje się przed wojną w Korei, pewien podpułkownik po powrocie z delegacji dowiedział się, że żona w szpitalu. Tak się stało, że lekarze powiedzieli mu prawdę. Jej organy płciowe są okaleczone na skutek patologicznego zachowania się partnera. Podpułkownik skoczył do żony i wydobył z niej wyznanie, że chodzi o specoddziałowca ich jednostki, starszego lejtnanta. Zresztą zdaje się nie bez pewnej skłonności z jej strony. Podpułkownik w pasji wbiegł do gabinetu rywala, wyciągnął pistolet i groził, że go zabije. Ale bardzo szybko starszy lejtnant doprowadził do tego, że podpułkownik spuścił z tonu i wyszedł z gabinetu pokonany i godny litości. Zagroził, że zgnoi go w najgorszym obozie, gdzie ludzie modlą się o śmierć bez mąk. Rozkazał mu przyjąć z powrotem żonę, jak leci. Były tam już jakieś zmiany nieodwracalne. Żyć z nią, nie ośmielać się mówić o rozwodzie, ani skarżyć się. To była cena za pozostanie na wolności. I podpułkownik wszystko posłusznie wykonał. Opowiedział mi to kierowca tego lejtnanta ze specoddziału. Podobnych wypadków powinno być sporo. Jest to dziedzina, gdzie człowieka najbardziej kusi, żeby skorzystać ze swojej władzy. Pewien gebista zmusił w 1944 córkę generała armii do małżeństwa ze sobą, grożąc jej, że w przeciwnym wypadku wsadzi ojca. Dziewczyna miała narzeczonego, ale chcąc ratować ojca, wyszła za mąż za gebistę. W trakcie swego krótkiego pożycia małżeńskiego prowadziła pamiętnik, oddała go ukochanemu i popełniła samobójstwo. Nie, to trzeba samemu przeżyć. Co to znaczy nosić błękitną czapkę? Każda rzecz, jaka ci w oko wpadnie, jest twoją. Każde mieszkanie, jakie ci się spodoba, jest twoje. Każda baba twoja. Każdego wroga z drogi. Ziemia pod nogami też twoja i niebo nad głową twoje, błękitne. A już namiętność posiadania to wspólna ich pasja. Jak tu takiej władzy i takiego braku kontroli nie wykorzystać dla wzbogacenia się? Toż trzeba by być świętym. Gdyby dane nam było poznać ukryte motywy poszczególnych aresztowań, to ze zdziwieniem moglibyśmy stwierdzić, że przy ogólnej tendencji do wsadzania konkretna decyzja, kogo wsadzić, los poszczególnych jednostek, w
trzech czwartych wypadków zależał od czyjejś chęci zysku czy mściwości, a połowa tych przypadków od interesownych rachub miejscowego NKWD i naturalnie prokuratora. Nie trzeba ich rozdzielać. Jak zaczęła się na przykład 19-letnia wędrówka Wasyla Grigoriewicza Własowa po archipelagu? Od tego, że spożywców zarządził sprzedaż towarów tekstylnych, których by dzisiaj nikt nawet do ręki nie wziął, dla aktywu partyjnego. Że nie dla wszystkich, to nikomu nie przeszkadzało. A żona prokuratora nie zdążyła skorzystać, nie było jej na miejscu, a prokurator Rusow krępował się sam podejść do lady. Własow zaś nie połapał się, nie powiedział, nie szkodzi, ja dla was zostawię. Zresztą charakter by mu nigdy nie pozwolił powiedzieć czegoś takiego. Nie dość na tym. Prokurator Rusow przyprowadził do specjalnej stołówki dla aparatu, były takie w latach 30., przyjaciela, nie mającego przydziału do niej, to znaczy niższej rangi. Kierownik zaś stołówki nie pozwolił przyjaciela obsłużyć. Prokurator zażądał od Własowa, aby kierownika ukarał, ale Własow nie zrobił tego. I jeszcze jakiś podobny afront zrobił rejonowemu NKWD. Zaliczony więc został do prawicowej opozycji. Motywy i posunięcia błękitnych wyłogów bywają tak małostkowe, że nieraz bierze podziw. Pełnomocnik operacyjny Sienczenko skonfiskował aresztowanemu oficerowi mapnik i polówkę, a potem w jego obecności posługiwał się nimi. Innemu aresztowanemu przez sprytną redakcję protokołu odebrał zagraniczne rękawiczki. Przy ofensywach to ich osobliwie muliło, że nie są pierwsi do szabrowania łupów. Agent kontrwywiadu 48. Armii, który mnie aresztował, połasił się na moją papierośnicę. To była nawet nie papierośnica, ale jakieś niemieckie służbowe pudełko, tylko że czerwonego, wpadającego w oczy koloru. I dlatego śmiecia przeprowadził on cały manewr służbowy. Z początku nie wprowadził pudełka do protokołu, to możecie sobie zatrzymać. Później kazał mnie znów obszukać, wiedząc dobrze, że niczego więcej w kieszeniach nie ma. A to co? Zabrać, ażebym nie protestował, do karceru z nim. Jaki carski żandar śmiałby się tak zachować wobec frontowego żołnierza? Każdemu śledczemu należał się przydział tylu a tylu papierosów, aby dla zachęty częstować przyznających się i donosicieli. Byli tacy, co wszystkie te papierosy fasowali dla siebie. Nawet z godzinami śledztwa, godzinami nocnymi, za które płaci się im dodatki, pozwalają sobie na szachrajstwa. Widywaliśmy na nocnych protokołach sztucznie rozciągnięte terminy od i do. Śledczy Fiodorow, stacja Reszety, przy rewizji w mieszkaniu niejakiego Kożuchina sam ukradł mu zegarek ręczny. Śledczy Mikołaj Iwanowicz Kruszkow podczas leningradzkiej blokady powiedział do Elżbiety Wiktorowny Strachowicz, żony jego więźnia śledczego, Strachowicza: potrzebna mi jest kołdra watowa. Przynieście. Kobieta odparła: ten pokój, gdzie są nasze ciepłe rzeczy, jest opieczętowany. Śledczy pojechał do ich domu, nie tykając plomby urzędowej, odkręcił cały zamek. Tak pracuje NKGB, wyjaśnił z uśmiechem. I zaczął grabić zimowe rzeczy, pakując jeszcze po drodze kryształy do kieszeni. Elżbieta Wiktorowna ze swojej strony też wynosiła, co mogła, z własnego majątku. Dosyć tego plądrowania, powstrzymał ją Kruszkow, dalej robiąc swoje. W 1954 roku ta energiczna i niestrudzona kobieta, mąż wszystko puścił w niepamięć, nawet wyrok śmierci, i powtarzał, co tam, nie trzeba, występowała jako świadek oskarżenia w procesie Kruszkowa. Ponieważ nie był to pierwszy wypadek i ponieważ Kruszkow działał na szkodę organów, dostał 25 lat. Czy aby na długo go zamknęli? Podobne wypadki można cytować bez końca. Można wydać tysiące białych ksiąg, zaczynając już od roku 1918. Starczy systematycznie przepytać aresztowanych i ich żony. Być może są i byli błękitni, którzy nigdy nie kradli, niczego sobie nie przywłaszczyli, ale ja takiego błękitnego zupełnie wyobrazić sobie nie mogę. Nie rozumiem po prostu,
Co może powstrzymać człowieka z takim światopoglądem, jeżeli jakaś rzecz mu się spodoba? Jeszcze na początku lat 30., kiedy chodziliśmy w bluzach Jungszturmu i budowali zręby pierwszej pięciolatki, oni spędzali wieczory w salonach, gdzie panowały maniery ziemiańsko-zachodnie, jak mieszkanie Concordii Josse, a ich damy olśniewały zagranicznymi strojami. Skąd więc to wszystko się brało? A nawet ich nazwiska. Zupełnie jakby ich według tych nazwisk przyjmowano do służby. Na przykład w kemerowskim GB okręgowym w początkach lat 50. służyli prokurator Trutniew, naczelnik Wydziału Śledczego, major Szkurkin, jego zastępca podpułkownik Bałandin i śledczy Skorochwatow. Oto z czym kojarzą się Rosjanom te nazwiska. Truteń, jak po polsku. Szkura, szkurnik, sobek. Balanda, więzienna, salamacha. Wreszcie Skorochwatow, skory do łapania. Tego już nikt by nie wymyślił. A jeszcze wszyscy do kupy. O Wołkopialowie, o Grabiszczęce już mówiłem. Czy naprawdę nic się nie odbija w ludzkich nazwiskach, a jeszcze w takim zagęszczeniu? Ach, ta pamięć aresztancka. Iwan Kornijew zapomniał nazwiska tego pułkownika bezpieczeństwa, przyjaciela Concordii Josse. Okazało się, że była ich wspólną znajomą, z którym razem siedział we włodzimierskim izolatorze. Pułkownik ten był wcieleniem instynktu władzy oraz instynktu zysku, złączonych nierozdzielnie. W pierwszych miesiącach 1945 roku, u szczytu sezonu łupów wojennych, wyprosił skierowanie do tego oddziału organów, który pod wodzą samego Abakumowa kontrolował ten rabunek. To znaczy starał się jak najwięcej urwać nie dla państwa, ale dla siebie, co mu się bardzo dobrze udało. Nasz bohater zgarniał całymi wagonami. Wybudował sobie kilka dacz, jedną w Klinie. Po wojnie został mu taki rozmach, że gdy przybył jednego razu na dworzec w Nowosybirsku, kazał przepędzić wszystkich siedzących w restauracji, a dla siebie i swoich kompanów sprowadzić dziewuchy i baby, które zmusił do tańczenia na golasa na stołach. Ale nawet to by mu uszło płazem, gdyby nie wykroczył przeciw innemu, ważniejszemu prawu. Tak jak Kruszkow zaczął działać na szkodę swoich. Tamten okradał organy, a ten zrobił chyba coś jeszcze gorszego. Zakładał się, że uwiedzie żonę temu czy owemu i nie byle komu, tylko zwykle koledze, innemu oberczekiście. Tego mu nie darowano. Wsadzono go do politizolatora z artykułu 58. Siedział zły, że śmieli go wsadzić i nie miał wątpliwości, że jeszcze zmienią zdanie. No może też zmienili. Ta fatalność, żeby samemu wpaść, wcale nie tak rzadko przytrafia się błękitnym, stuprocentowej asekuracji tutaj nie ma, ale lekcja przeszłości jakoś ciężko im wchodzi do głowy. Chyba to znów skutek braku rozumu wyższego typu. Ten niższy zaś podpowiada, rzadko kiedy, na pewno mnie to ominie, zresztą swoi nie dadzą zginąć. Swoi rzeczywiście starają się nie opuścić kolegi w potrzebie. Mają jakby milczącą umowę. Swoim zapewniać przynajmniej ulgowe warunki. Pułkownikowi Worobiewowi w marfińskim specwięzieniu, wspomnianemu już generałowi Ilinowi na Łubiance, gdzie siedział przeszło 8 lat. Tym, których wsadza się indywidualnie za ich własne błędy, dzięki tej kastowej przezorności, bywa zwykle nie tak źle. I w ten sposób znajduje usprawiedliwienie ich poczucie bezkarności, nigdy ich nie opuszczające podczas służby. Znane są zresztą niektóre wypadki, gdy obozowi pełnomocnicy operacyjni posłani byli po wyroku do ogólnych obozów, gdzie nawet spotykali byłych swoich podwładnych, zeków. I wtedy kończyło się to dla nich niedobrze. Na przykład Opermunszyn, który nienawidził zaciekle skazanych z 58 artykułu i, opierając się na szemranych, został w końcu przez tychże szemranych zapchnięty pod nary. Nie mamy jednak sposobu, aby bardziej szczegółowo zbadać te wypadki i móc je lepiej wyjaśnić. Wszystkim za to ryzykują ci gebiści, którzy porwani zostają przez potok. Oni też mają swoje potoki. Potok to żywioł,
silniejszy nawet od samych organów, i tu już nikt ci ręki nie poda, aby nie zostać samemu wciągniętym do tej samej przepaści. Jeśli masz dobre informacje i ostrą świadomość czekisty, to jeszcze w ostatniej chwili możesz umknąć przed lawiną,